Miłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, razem z ojcem parafii, drodzy radiosłuchacze i wy, którzy uczestniczycie przez retransmisję internetową. Bóg nas dzisiaj gromadzi w sposób szczególny, bo wspominamy wszystkich tych, którzy już odeszli z tej ziemi, a więc przestali być mieszkańcami tego daru, w którym my jeszcze uczestniczymy. Do tego grona, którzy już odeszli, należy patron, z którym razem przebywamy i modlimy się w litanii. I dzisiaj przychodzi nam pochylić się nad kolejnym wezwaniem, święty Janie Pawle, wskazujący drogę błądzącym, módl się za nami. Żeby w ogóle pochylić się nad tą tajemnicą, potrzebujemy dojść do źródła, czyli do tego, co mówi sam Chrystus. Bo to, w jaki sposób święty Jan Paweł II wskazywał światło błądzącym, tego musiał się od kogoś nauczyć. Owszem, to byli ludzie, to byli kapłani, to byli rodzice, ale przede wszystkim to był Chrystus, którego szukał, z którym przebywał nieustannie. Chciałaby każdego dnia, w każdej sytuacji Chrystus był obecny w jego życiu. I co Chrystus mówi? Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. 8 rozdział Ewangelii Jana właśnie wskazuje, że ktokolwiek chce w jakiś sposób poznać Chrystusa, iść za Nim, nauczyć się tego życia, zasad życia, życia w pełni miłości, tak jak Chrystus określa, że przyszedłem wypełnić prawo, a więc pokazać, jak ma żyć człowiek, jak ma w pełni kochać. Ja potrzebuję iść za Nim, stać się Jego uczniem. Jeśli chcemy żyć w świetle prawdy i być wolnym od ślepoty serca, jak pisze święty Tomasz Akempis, no to jest konieczne, byśmy naśladowali życie Jezusa. Po prostu my tego potrzebujemy i świetnie to skomentował święty Jan Paweł II, kiedy mówił właśnie tutaj w Polsce, że człowiek nie zrozumie siebie, ani swojego życia, ani sensu życia, po co ma żyć bez Chrystusa. Kim właściwie jestem i czego Bóg chce ode mnie, ja muszę najpierw i potrzebuję być blisko Chrystusa, a więc ćwiczyć się w rozpamiętywaniu życiu Jezusa i słuchać Jego nauki, traktować Jego naukę jak pokarm, tak jak przyjmujemy ten pokarm codziennie. Ja potrzebuję przyjąć pokarm i obecność Chrystusa każdego dnia. To jest potrzeba, która wynika z tego, że jestem chrześcijaninem. To nie jest jakiś dodatek do życia. To jest konieczność każdego dnia. Jezus, kiedy pokazuje swoje życie, no to widać ewidentnie, jak wyprowadza ludzi z błędu. To znaczy ludzie, którzy żyją poza Panem Bogiem albo są jakoś daleko od Niego, albo nie rozumieją. Oni potrzebują, żeby ktoś im pokazał, o co chodzi w życiu. Nawet jako już 12-letni chłopiec, Chrystus, odpowiadając na pytania mędrców świątyni, widać, że jest reakcja, zadziwieni są, skąd on ma taką wiedzę. Ale on już wtedy wyprowadza z błędu, już pokazuje, tłumaczy Słowo Boże. Chrystus, który zaprasza uczniów i pozwala sobie, żeby z nim byli, to on przy nich otwiera oczy niewidomym, uzdania ludzi do pracy przez to, że uzdrawia ich ciało z choroby, uwalnia ludzi od grzechów, uwalnia ludzi od złych duchów, a więc otwiera pewne oczy na rzeczywistość Bożą, a więc rozwiewa wątpliwości. Niektórzy się zastanawiają, co to za nauka i moc, którą przemawia. To ich zaczyna po prostu pociągać, bo nie widzą w tym po prostu prawdę, że to ma sens. I kroczą za Nim, towarzyszą Chrystusowi, widzą, kiedy jest zmęczony, widzą, kiedy jest głodny,
Widzą, kiedy Chrystus sam na sam przebywa z Bogiem Ojcem w odosobnieniu po całym dniu. Widzą, że to jest konieczne. Chrystus swoją postawą życia, swoim zachowaniem rozświetla pewne ciemności błędu. I niektórzy z tym nie potrafią sobie poradzić, bo próbują dopatrywać się w Chrystusie jakiegoś błędu. To będą ludzie oczytani, to będą ci, którzy są znawcami Pisma, bo inaczej sobie wyobrażają Boga. A Chrystus pokazuje w sposób prosty. To On rozwiewa wątpliwości swoim uczniom, kiedy trzeba przygotować ich na odejście i mówi im, że będzie cierpiał, że zostanie ukrzyżowany, że zostanie zdradzony, że zmartwychwstanie trzeciego dnia. Oni wszystko zaczynają rozumieć wtedy, kiedy to się już zaczyna dziać. Najwięcej dowiadują się po zmartwychwstaniu i wtedy, kiedy otrzymują dar Ducha Świętego. Ale właśnie gdyby nie trwali przy Chrystusie, gdyby Go nie szukali, gdyby nie zapraszali Go do swojej codzienności, nie mieliby szansy iść za tym Bożym światłem. I dzięki temu każdy z apostołów stał się świadkiem Chrystusa. I podobnie właśnie czyni, stało się to w życiu świętego Jana Pawła II, no bo ktoś zaprosił go do życia z Chrystusem, ktoś pokazywał mu tego Chrystusa. Ale chcę pokazać kilka epizodów, w których święty Jan Paweł II niejako rozwiewa wątpliwości, wprowadza kogoś w rzeczywistość Bożą. Pierwsza to wtedy, kiedy jest uczniem, zwykłym uczniem chodzącym do szkoły. Kiedy chce żyć uczciwie się uczyć, zdobywać wiedzę, umiejętności. No i spotyka swoich rówieśników, którzy nie chcą być do końca uczciwi. Chcą, żeby odpisywać te zadania, chcą w sposób nieuczciwy zdobywać oceny. I on sobie na to nie pozwala. Nie przystaje na to, tylko właśnie pokazuje im, że można inaczej. Daje czas i miejsce, żeby każdego z nich, jeżeli tylko chcą, nauczyć tego, czego nie potrafią. Jako kleryk, jeszcze rok przed święceniami, wracając z miejsca pracy, spotyka przy jednej stacji leżącą trzynastolatkę. Podchodzi do tej trzynastolatki, pyta się, jak masz na imię. Ta dziewczynka się rozpłakała, bo pierwszy raz ktoś powiedział do niej, jak masz na imię. W obozie, w którym cierpiała przez wiele lat, ciężko pracowała, była tylko numerem. Ujawniła, że ma na imię Edith Zierer. Za chwilę odszedł od niej, przyniósł jej ciepłą herbatę, chleb i ser. I potem próbował jej podnieść, ale widział, że nie jest w stanie, więc zaniósł ją na swoich ramionach przez 3 kilometry do stacji kolejowej, żeby zawieźć ją do Krakowa. Jechali w bydlęcym wagonie wśród innych Żydów i zaczęli ośmieszać jego osobę, że pewnie zabiera ją w tym wagonie, żeby do jakiegoś zakonu ją oddać. Nie widzieli prawdziwych intencji, ale on po prostu wtedy ratował życie. I kiedy dojechali już na miejsce do Krakowa, ona schowała się tam na stacji kolejowej. Jedynie co miała od niego, to ten płaszcz, który zostawił. Spotkali się dopiero w 1998 roku. I wtedy powiedział do niej, córko, wróć do nas. Córko, wróć do nas. Korespondował z nią. Ona się zachwycała, że uratował jej życie, że uratował życie, a więc uratował cały świat, jak mówią Żydzi wtedy, kiedy cieszą się, że ktoś ratował życie podczas II wojny światowej. Ale on chce uratować, że no właśnie, poznaj Chrystusa. Chce pokazać jej światło, że to, dlaczego to robił, to nie dlatego, że tak trzeba,
że kultura osobista tego wymaga, tylko dlatego, że Chrystus jest tym, który pokazuje, że wartością jest życie. Nie tylko samo fizyczne, życie ciała, ale życie przede wszystkim duszy. Bóg za tobą tęskni. Bóg cię kocha. Czy wtedy, kiedy przyjechał do Polski jako papież w 1991 i widział, że nasz naród jest zmęczony już historią wojenną, historią tego, co się działo po wojnie, historią PRL-u, siłą komunizmu, widział, że jesteśmy wygłodzeni normalności, że jesteśmy zachłyśnięci tym, co się dzieje na Zachodzie. Ci, którzy mieli możliwość jechania na Zachód, wracali z różnymi dziwnymi rzeczami. I wydawało się, że jak będziemy wolni po roku 1990, to będzie wspaniale. I wszyscy się spodziewali, że będzie im mówił coś nowoczesnego. A święty Jan Paweł II, jadąc z miasta do miasta, zaczął mówić o dekalogu. Pierwsze przykazanie, drugie przykazanie, trzecie przykazanie. I tak jadąc, wszyscy przecierali oczy ze zdziwienia. Przecież my to już znamy. Przecież tego się uczyliśmy na religii. Po co to? Po co ludziom o tym mówić? Ale on wiedział, że jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują powrócić do źródła. Kim człowieku jesteś jako chrześcijanin? Wróć do źródła, bo to, że żyłeś w czasie PRL-u, to, że czułeś w czasach po wojnie, tak sprawiło, że już jesteś jak Izraelici, którzy są w Egipcie i wyszli z Egiptu do wolności. Potrzebujecie wskazówek do życia. A bez Chrystusa sobie nie poradzicie. Będziecie siebie ranić, będziecie wyrządzać sobie krzywdy. I wtedy właśnie jako naród, żeśmy po prostu patrząc z perspektywy historii, on sam napisał to w książce Przekroczyć próg nadziei. Wtedy poczułem się w swojej ojczyźnie jak persona non grata, bo nikt nie chciał tego słuchać, bo nikt nie chciał, żeby ktoś mówił o moralności, o czystości przedmałżeńskiej, o życiu małżeńskim, o wartości życia. Nie chciano tego słuchać. Święty Jan Paweł II, któremu tak zależało na tym, żeby właśnie tutaj w tym kraju, żeby byli ludzie, którzy są za wartością życia, nie tylko jako osoby duchowne, ale osoby wykształcone. To jemu zależało. I kobiecie, która też przeżyła obóz, Wanda Pułtawska, żeby wytworzyć grupę lekarzy, ludzi, którzy mają możliwość kształcenia serc i umysłów na uczelniach, żeby kształtować tą wrażliwość na życie. To, co potem wyszło jako cywilizacja życia, bo mówił, że przeciwieństwem tego, to co było przed wojną pierwszą światową czy drugą, to była cywilizacja śmierci. To zagraża człowiekowi. Życie bez Boga zawsze prowadzi do śmierci. Dlaczego święty Jan Paweł II w ten sposób próbował rozwiewać wątpliwości i pokazywać na Chrystusa? On zdecydował się pokazać na samym sobie. Jak chcesz iść za Chrystusem, to nie wszyscy cię zrozumieją. Jak chcesz iść za Chrystusem, to nie wszyscy będą ci bić brawo. Jak chcesz iść za Chrystusem, to będzie wielu przeciwko tobie. My może nie znamy tych fragmentów z jego pielgrzymek, gdzie po prostu ludzie w ogóle nie chcą go słuchać, bo takich nam nie pokazywano. Ale gdziekolwiek spotykał się na świecie z niektórymi grupami wspólnot, to często spotykał się z oporem. Ale trzeba było mówić właśnie prawdę, tak jak Chrystus. Tak jak Chrystus. On się tego nauczył od Chrystusa. Jakiego Chrystusa dzisiaj, jaki Chrystus, jak Bóg się przedstawia dzisiaj? Dzisiaj pokazuje nam tą prawdę, że zbawienie prawych pochodzi od Pana. Jan Paweł II pokazuje, chcesz dojść do domu Ojca. Tak wielu zgromadził właśnie w dniu swojej śmierci. Jak wielu ludzi się gromadziło i wtedy czuwało na modlitwie.
No właśnie dlatego, że on był świadkiem, że Jezus jest obecny w jego życiu. On się nie wstydził swojej choroby, swojego cierpienia. To, że nie potrafił już pod koniec życia swojego mówić. On po prostu robił to tak, jak potrafił. On swoją osobą pokazał, że miłosierny jest Pan i łaskawy. Co to znaczy? Że Jezus ma serce dla ciebie. On często to mówił do nas, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Przestańcie się bać tych, którzy zabijają ciało, a duszy zabić nie mogą. Ma serce dla ciebie. Nie tylko 10 lat temu, 20, 30, dzisiaj też. Jezus ma serce dla ciebie. Nie ma serca tylko dla wybranych ludzi, dla każdego, który szczególnie jest głodny Jego miłości. Łaskawy, że są takie dary, na które sobie nie zasługujemy, tak jak ta Eucharystia. Czym sobie zasługujemy? Co możemy takiego zrobić? My możemy tylko przyjść i wezwać w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Ojcze i przychodzi. I daje nam dar, który nie da się przeliczyć na żadne pieniądze, Eucharystia. Daje nam swoje słowo, daje nam swoje ciało. Dzieci, jedzcie, bo wam to jest potrzebne. Bóg, który jest nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy, a więc powstrzymuje swój gniew, po to, żebym ja mógł się zbliżyć do Niego. Bo jak się zbliżyć do kogoś, kto jest w gniewie, kto jest w złości? Często uciekamy od takich ludzi. A Pan Bóg przedstawia nam się, jestem ten, który nieskory do gniewu i cierpliwy jestem wobec ciebie. Nie zniechęcam się twoim marudzeniem, twoją niewiarą, twoimi wątpliwościami. Nie zniechęcam się wtedy, kiedy przychodzisz i już tysięczny raz wypowiadasz ten sam grzech i spowiadasz się z tego samego. Jestem cierpliwy i czekam, mówi Chrystus. Chcę kształtować serce w Tobie tak, jak kształtowałem w życiu świętego Jana Pawła II. Że właśnie ludzie, patrząc na Jego życie, pytali o Boga. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. A więc Bóg się nie mści, ludzie się mszczą. My żyjemy w świecie, gdzie ludzie się mszczą nie tylko, że prowadzą nas do sądu, ale mszczą się na jakiej zasadzie? Że życzą komuś zła, że wiecznie się obgadują. My to wiecznie słyszymy w telewizji, w prasie. Pokazuje nam się tylko grzechy ludzkie, ale nikt nie mówi o przebaczeniu, nikt nie mówi o miłości. A Pan Bóg właśnie nie postępuje tak z ludźmi. Jest jak ojciec, który lituje się nad dziećmi, a więc znowu Bóg mówi, jestem ojcem. Dzisiaj znowu do mnie powiesz Ojcze podczas tej Eucharystii. I ty, ja, każdy tu z osobna i święty Jan Paweł II. Wszyscy święci, nasi bliscy zmarli, oni razem z nami się modlą. Tu się otwiera niebo. Ta rzeczywistość, której nie widzimy, ta rzeczywistość duchowa, ona jest dla nas niewidoczna. Ale po to mamy właśnie narzędzia duchowe od Pana Boga, jak wiarę, nadzieję i miłość, żeby tymi narzędziami tutaj posługiwać się. Chociaż nie widzę Ciebie, Panie Boże, widzę Cię pod postacią chleba. Chociaż może za bardzo nie czuję, ale kocham. Jestem przy Tobie tak, jesteś Ty przy mnie. Wie On, z czegośmy powstali i pamięta, że jesteśmy prochem. A więc Bóg uwzględnia naszą niedoskonałość. Nasze niedoskonałe życie, niedoskonałą duszę, to, że mamy swoje wady, że potrafimy kombinować w życiu, że potrafimy nawet sobie zaplanować grzech. Bóg to widzi wszystko. I wie, że właśnie jesteśmy doświadczeni tą niedoskonałością nawet ciała. Ale to nie przeszkadza temu, żeby być bliżej Pana Boga. I święty Jan Paweł II właśnie to pokazuje. Już nie mógł chodzić, nie mógł za bardzo posługiwać swoim głosem, ale kochać, wierzyć i trwać przy Bogu mógł. Wtedy najwięcej uczynił, tak jak Chrystus. Jak był przybity do krzyża,
już nie mógł karmić głodnych, uzdrawiać, nie mógł iść z miejsca na miejsce, ale właśnie na tym krzyżu zbawił świat. I to jest właśnie ta tajemnica. Kto idzie za mną, nie chodzi w ciemności. Nie bój się swojej niedoskonałości, że ciało ci doskwiera, że choroba ci doskwiera, że rodzina ci doskwiera, że ktoś nie odbiera tobie twoich telefonów. Nie bój się tego, że masz wątpliwości z wiekiem co do Chrystusa czy do Kościoła. Ty trwaj przy Chrystusie tak jak święty Jan Paweł II. Możemy po prostu uczyć się tego od Niego. Kochaj mnie, mówi Chrystus. Ufaj mi, mimo wszystko, będę przy tobie. Jezus obiecał nam to, nie zostawię was sierotami. To, co w Ewangelii bardzo mocno wybrzmiało. Idę przygotować wam miejsce. A więc Bóg idzie zrobić coś, czego my nie jesteśmy w stanie zrobić. A kiedy wam przygotuję miejsce, przyjdę do was ponownie. Czy tak długo trzeba przygotowywać to miejsce w niebie dla mnie i dla ciebie? Może tą miarą czasu przygotowywania jest nasze życie, bo to my nie jesteśmy gotowi, żeby tam wejść. Bo to my nie do końca ufamy, bo to my nie do końca wierzymy. Bo to my mamy z tym kłopot. I Bóg jest cierpliwy, ale nam podpowiada Chrystus, jeżeli chcesz przyjść do mnie, raczej do Ojca, to tylko przeze mnie. Nie ma innej drogi. Nie ma. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Drogą to znaczy dokąd, bo droga ma swój cel. Do domu Ojca. Prawdą to znaczy w jaki sposób. Czyli tak jak Chrystus uczy w prawdzie, tak mam żyć. No i dalej życiem to znaczy z kim. No bo samemu trudno iść, prawda? Lepiej jest, jak ktoś jest obok mnie. Więc Chrystus mówi dzisiaj, chcesz dojść do domu Ojca, tak jak nasi bliscy zmarli, których dzisiaj wspominamy, tak jak wszyscy święci, no to chcę być z tobą. Chcę być z tobą. Pozwól, żebym tobie towarzyszył. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Amen. Amen.